Powiem wam, że za każdym razem, jak widzę komentarze, że nie można czegoś tam wprowadzić, na przykład prawdziwie progresywnego podatku albo czynszowych, państwowych, samorządowych mieszkań, albo prawdziwej, dobrej, publicznej służby zdrowia, bo socjalizm, to mam takie pff. Wiecie, to nie jest tak, że mamy albo kapitalizm, albo mamy socjalizm, tak? To jest spektrum. I to nie jest tak, że jak PiS wprowadził 500+, to już mamy socjalizm, ten socjal i ludzie na tym socjalu tak żyją, nie pracują i tak dalej. To tak nie działa. Wprowadzanie prosocjalnych rozwiązań przez państwa jak najbardziej kapitalistycznie istnieje wszędzie, jest na porządku dziennym. Dlaczego? Dlatego, bo te rozwiązania stabilizują rynek po to, żeby te wielkie kapitalistyczne rzeczy mogły się dobrze rozwijać. Jakoś dziwnie, że ten super rozwinięty i rozwijający się kapitalizm nie istnieje w państwach upadłych. I nie mamy tam takich super nowoczesnych rozwiązań, wielkich przedsięwzięć, przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Jak się okazuje, ten niby super ekstra kapitalizm potrzebuje bardzo dużo państwa, żeby móc się bezpiecznie rozwijać. Więc ogarnijcie się.